RMP New Media. Witam w Szpilkach na Murawie. Po dwuletniej przerwie program znów wraca na kanał Wigry TV w nowej, odświeżonej formie i z dużą dawką pozytywnej energii. Nazywam się Ewelina Końka i będę nowym gospodarzem tego programu. Jestem przed głównym budynkiem stadionu piłkarskiego Wigier. To właśnie wokół tego miejsca, a dokładniej wokół tego klubu kręcić się będą nasze odcinki. Chcę pokazać Wam życie drugoligowego zespołu z Suwałk z perspektywy, której dotąd w ogóle nie znaliście, bo z wysokości szpilek wszystko wygląda inaczej. Gdzie Was dziś zabiorę? To mała niespodzianka. Zostańcie z nami. Jesteśmy przed budynkiem akwaparku i wcale nie będziemy pływać. Zapraszam! Jest ze mną Marta Górzyńska, kulturystka, fizjoterapeutka, masażystka, ale przede wszystkim trener personalny. To ostatnie, co dla niektórych może brzmieć nieco tajemniczo. Marto, zdradź nam proszę, czym się zajmujesz? Dzień dobry. Na co dzień? Od rana do rana, praktycznie jestem mamą, od rana do południa i późnego popołudnia jestem fizjoterapeutą. Między pacjentami zajmuję się swoim treningiem, a głównie dążymy do tego, szczególnie teraz w letnich przygotowaniach tak sezonowych, do ujrzenia jak najlepszej sylwetki swojej własnej przed lustrem. A jak to się ma do Wigier? Otóż Marta pomoże nam sprawdzić naszych zawodników. A sprawdzać będziemy... Karola Drągowskiego oraz... Piotra Karłowicza. Rozgrzewce. Marto, jak sprawdzili się nasi piłkarze? Liczyłam na większe zaangażowanie, jeżeli chodzi o aeroby. Mam nadzieję, że wykażą się na siłowni przy konkretnej siłówce. Okej, jak zniosłeś trening? Szczerze mówiąc, ja już mam dość, ale nie mogę przynieść Wigrom wstydu, dlatego udaję, że jest okej. Dobra, zobaczymy, jak sprawdzisz się na siłowni. A jak tobie poszedł trening? Ja czekam na pozowanie. Na pozowanie, to będzie najciekawsza część naszego programu. Zapraszam na siłownię. Marto, co przygotowałaś dla naszych zawodników? Sprawdzimy ich mięśnie pleców, klatki, bicepsy, tricepsy. Zajmiemy się później nogami, bo to podstawa ich pracy. Szeroko łokcie, tak jak tutaj mówiła pani trener. I jedziemy. Oddychaj. Muszę oddychać? Babskie ciężary ciągasz. Proszę mi tutaj więcej dołożyć, bo ja tu się bawię z tym, nie? O, widać, łatwo ci idzie? Ile zakładamy? Ile założyliśmy? Nie, to jest 57 kilo, tak? Dobrze mówię? Nie ma problemu. Jeszcze raz. Piotrek, to dla Piotrka ile? 64, tak? Nie, to może na początek mniej. Gotuj się, wdech, wydech, dajcie jakąś chusteczkę, wytrzyjcie mu ten pot z czoła. Ale daje radę, daje radę. On ma już dosyć, proszę go zostawić. Jak tam chłopak zemdleje, to co będzie? Łopatki pójdą do przodu bardzo, tak jest, teraz ściągnę. Już znasz te ćwiczenia? Robisz te ćwiczenia, prawda? Robię je sukcesywnie, zawsze przed śniadaniem właśnie.
zaczynam taką małą seryjkę. Zawsze lepszy dzień po takich ćwiczeniach. Ja lubię obiad zjeść, prawda? Czy ty? Okej. Okay. A ty później jesz płatki na śniadanie? Przeważnie, bo nic innego oprócz lodu w lodówce nie ma. Twarz kulturysty. Przepraszam. Szkoda, że tylko twarz. Musimy zapytać, czy mu głowa nie wybuchnie przy tym ćwiczeniu? Zależy od suplementacji. Zaczynamy wersję trudniejszą? Wersja trudniejsza. I machamy. Możemy pomachać, kto tam stoi. Przyjemny z pożytecznym, nie? Odczuwacie jakąś różnicę? Jest trudniejsze? Zasadnicza różnica w wersji trudniejszej. Bardziej pracuje brzuch. Na pewno bardziej pracuje brzuch. Przejdziemy sobie wykrokami po prostu do drugiej salki. Przejdziemy wykrokami do drugiej salki. Stajesz w wykroku, jedną nogę w usztu. Drugą tam i w powietrzu. Kolano lekko ugięte, żebyś nie robił się prosto. Rusz równoważnie, tak? Ręka do przodu, plecy prosto. I stajesz. A teraz zapraszam na najprzyjemniejszą część treningu, czyli ćwiczenia izometryczne, potocznie pozowanie. Czego się nauczyliście? Uuu, jakie skała! Skała, skała! O, nie no, chłopaki, dobrze, dobrze wyglądacie, naprawdę. Jak podsumujesz trening przeprowadzony przez Martę? Jestem bardzo zadowolony. Myślę, że wykonaliśmy z Karolem kawał dobrej roboty. Poznaliśmy parę ciekawych ćwiczeń, które Marta nam zaprezentowała, także myślę, że w przyszłości przyniesie to swój wymierny efekt. Jesteśmy po treningu, zamieniliśmy się rolami i teraz zapytamy Ewelinę, jak podobał Ci się trening? Jesteś z nami od samego rana? Jestem z Wami od rana, jestem pod wrażeniem Waszego treningu, jacy jesteście wysportowani i ile ciężarów potraficie podnieść na klatę, także szacun dla Was, naprawdę. Czyli jesteś za tym, żeby chłopaki jak najbardziej uczęszczali na siłownię, dziewczynom podobają się wysportowani chłopcy? Oczywiście, trochę żałuję, że nie chcieliście pozować tak i zdjąć koszulek, bo pewnie mielibyśmy większą oglądalność, no ale trudno, te bicepsy nam muszą wystarczyć. Tak, będę w sobotę w Suizie, mam tam koncert ze swoją grupą. Grupa nazywa się Kontuzowani Suwałki. Jestem ja, Marcin Tarnowski, Bartek Widejko i Bartek Bujalski. Nie? Ja gram na akordeonie, Bartek na flecie, a Tarnoś na bębnach. Nieźle nam idzie, niedługo trasa koncertowa, Szypliszki, Suwałki, Szczebra, czy tam Szczerba, nie wiem jak to się nazywa. Zapraszam wszystkich pod scenę, na pewno będzie fajna zabawa, rozdajemy smycze, koszulki, nie będzie źle. Także zapraszamy, nasz nowy przebój, Ty mnie się nie bój. Czekajcie na nas w Szypliszkach. Pozdrawiam. RMTV New Media.